Witam wszystkich, jestem Mariusz, zajmuję się fotografią reklamową na co dzień, a dwa razy do roku zmieniam się w reportera. To była końcówka lat 90. to były takie turystyczne wyjazdy. Wtedy chciałem poznać jak najwięcej miejsc, jak najwięcej znanych budowli, świątyń. Później zaczęło się to zmieniać. Stwierdziłem, że żeby poznać dane miejsce, trzeba poznać ludzi, a nie zabytki. I zacząłem się przełamywać, tak? Te właśnie pierwsze bariery, kontakty z tymi ludźmi miejscowymi. To było na początku właśnie 200 i z daleka łapanie ich. Potem właśnie coraz bliżej. Żeby pokazać prawdziwe ich życie, trzeba wejść naprawdę blisko, tak? Czyli właśnie 35, potem 38. To mi pozwoliło tak naprawdę być właśnie w środku sytuacji. Fakt, że jestem bardzo blisko, że jestem metr, pół metra od tych ludzi, a nie jestem 10 metrów, powoduje, że jest inny kontakt i jest też inna dynamika tych zdjęć. Pierwszy mój reportaż, taki poważny, duży, to był reportaż o robotnikach. Stwierdziłem, że chcąc pokazać ludzkie życie, najprościej pokazać to, co człowiek robi na co dzień. Największą część dnia ludzie pracują. Pomysł zrodził się kilka lat temu. On po części wynikał z mojej fascynacji Salgado i jego słynnym albumem Workersi. I w pewnym momencie postanowiłem zmierzyć się z tą jego twórczością. Troszkę po swojemu pokazać te miejsca. Jedno to była chęć pokazania reportażu, a drugie właśnie zmierzenia się z tymi jego zdjęciami i wyszukania czegoś nowego jeszcze. Tam właśnie dodania swojego spojrzenia świeżego na te miejsca. Wieloplanowość powoduje też w mojej fotografii to, że trzeba się troszeczkę nad nimi zastanowić, poszukać. Nie jest tak, że jest jeden główny punkt, który od razu właśnie się w oczy rzuca. Na każdy wyjazd staram się mieć fiksera, czyli kogoś właśnie stamtąd, który mnie potrafi wprowadzić w dane miejsca i w sytuację. Miejsc szukam w internecie, przewodników też szukam w internecie, są różne strony, można przez Facebooka można znaleźć. Na pewno miejscowy człowiek wie jak dużo więcej niż ja, to mogę przez internet sam się dowiedzieć. Tak więc to jest często tak, że ja na przykład sam wyszukuję jakieś jedno miejsce, gdzie bym chciał pojechać, a potem już jest jakby cała lawina. Ja właśnie szukam kogoś na miejscu, z nim są dyskusje kilkumiesięczne, ja jakiś pomysł rzucam, on nagle mówi, że okej, fajnie, ale na przykład w wiosce obok jest coś jeszcze innego, ciekawszego. I to jakby tak się napędza, tak? Tak więc od jakiegoś jednego pomysłu nagle rodzi się 5-6 innych, które już na miejscu staram się właśnie zrealizować. Budowanie relacji z miejscowymi najłatwiej wzmocnić poprzez na przykład sport, tak? Ja właśnie często staram się zagrać w piłkę, w koszykówkę, w siatkówkę. Fakt, że jesteśmy na boisku, kiedy właśnie jakby znikają wszelkie jakieś tam jeszcze obawy, kiedy się po prostu łokciami rozpychamy i każdy jest na równi. Potem po meczu wszyscy spoceni siadamy uśmiechnięci i pijemy. Powoduje, że jestem jeszcze lepiej przyjmowany, tak? Jestem już traktowany jak właśnie miejscowy i wtedy już absolutnie mogę właśnie wszystko sobie zrobić, mogę wszędzie, w największy kąt mogę wejść bez żadnych problemów i robić zdjęcia. Czy byłem w niebezpiecznych miejscach? I tak i nie tak naprawdę. Znaczy, miejsca były niebezpieczne, natomiast nigdy nie spotkałem się z sytuacją, że miałem jakieś większe zagrożenie. Chociaż na przykład byłem w jakichś dokach w Manili, gdzie podobno tam wszystkie gangi mieszkają, czy na Wyspie Filipińskiej, gdzie są liczne kopalnie złota i każdy broń nosi ze sobą. Natomiast nigdy nie było jakiejś takiej sytuacji bardzo niebezpiecznej. Teraz miałem taką właśnie sytuację zabawną. Byłem na targu w Afryce. I właśnie spotkałem dwójkę niesamowitych ludzi. Dwóch młodych Tuaregów, zrobiłem im bez żadnego problemu zdjęcia, były uśmiechy, poklepaliśmy się po plecach. Po czym kilka minut później kolega podchodzi do mnie i mówi, że dostał. Okazało się, że chciał zrobić tym samym ludziom zdjęcie, ale właśnie reakcja była taka, a nie inna ich. Otwartość ludzi według mnie wynika z tego, że nie ma żadnych barier, że jakby nie czujemy się lepsi. Często jest tak, że właśnie lecąc w takie miejsca czujemy się lepsi przez to, że jesteśmy bogatsi, że mamy lepszy aparat, mamy lepsze ubrania. Ja tam zawsze jeżdżę z nastawieniem, że to są tacy sami ludzie jak my, a po części nawet lepsi, bo jakby nie są przez nowoczesność w jakiś sposób tam zmanierowani. I to widać. Oni na mnie właśnie inaczej reagują. Jakby jest ten właśnie pierwszy kontakt ze mną, kiedy oni wiedzą, że ja ich nie traktuję z góry. otwieram się wtedy jak najbardziej i pozwalam wtedy robić wszystko, tak? Ważny też jest na pewno czas, aby się nie spieszyć. Jest teraz taka właśnie tendencja, żeby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie zobaczyć i ten pośpiech na tych zdjęciach widać. Ja właśnie zawsze staram się troszeczkę czasu sobie dać im i wtedy jakby już nie ma żadnego problemu i mogę spokojnie przemieszczać się między nimi i te zdjęcia robić, będąc niezauważonym. Na pewno jest też ważny aparat. Mały aparat powoduje, że gdzieś tam schowany w ręku, obskurna puszka, która się w oczy nie rzuca, powoduje, że nie jestem właśnie odbierany jako ten reporter z zagranicy, tylko jako tam po prostu chłopak, który chodzi i sobie robi zdjęcia. Na pewno sprzęt wpływa na myślenie fotografa. Zupełnie inne zdjęcia są, kiedy ma się danyż w ręku, mały, niepozorny, a inne są, kiedy ma się na przykład aparat średnioformatowy. To jest niesamowite, jak właśnie ludzie reagują. Mały aparat kontra duży. Kiedy właśnie z małym potrafię przejść, po prostu przemieszczać się, będąc niezauważonym, a gdy właśnie duży mam, nagle wszyscy zastygają, tak? I jakby nie wiedzą, co zaraz będzie się działo. Średni format wykorzystuję, kiedy chcę zrobić portrety, natomiast dalmierz, kiedy robię reportaż. Głównie zdjęcia publikuję przez Facebooka. Jest bardzo, bardzo miły odzew. Miałem na przykład sytuację, że napisano z Los Angeles, że właśnie chcą ze mną wywiad przeprowadzić, czy na przykład niemieckie pismo również się do mnie zgłosiło, chcąc pokazać. A propos Facebooka jeszcze miałem zabawną sytuację, jak byłem na Filipinach, ponieważ przed wyjazdem zapisałem się do miejscowej grupy fotograficznej, chcąc znaleźć właśnie fiksera. Wyjechałem tam w okresie przedświątecznym. Okazało się, że jestem tam popularny w cudzysłowie. I kilka dni przed właśnie Wigilią była tam realizowana Wigilia fotoreporterów miejscowych. Zostałem zaproszony jako jeden w ogóle z gości honorowych. Tak naprawdę nigdy aż tak daleko nie planuję. Całe moje życie polega na tym, że raczej staram się żyć właśnie chwilą. To się przekłada też na moją fotografię. To wszystko jakby samo się toczy, tak? Powoli. Nie jest tak, że ja sobie zakładam, że teraz chcę zrobić takie zdjęcia albo taki reportaż. To jakby wynika wszystko z tego, że jakby coraz lepszym fotografem jestem i coraz więcej chcę jakby właśnie na tych moich zdjęciach pokazać.